I ostatnie zadanie z arkusza, czyli tradycyjna optymalizacja za 7 punktów. Wiele osób rozpoczyna rozwiązywanie matury, zadań z matury właśnie od tego ostatniego zadania. To chyba nie jest zły pomysł. My zaczynamy rozwiązanie od naszkicowania hiperboli i jakiejś przykładowej prostej. Mamy tutaj x razy y równe 4, więc znaki x i y są takie same, czyli gałązki hiperboli znajdują się w pierwszej i w trzeciej ćwiartce. Tutaj nieco zmniejszyłem skalę, bo mamy sporo do zapisania. I tak, 2 na 2 daje 4, oczywiście, czyli ten punkt i od razu symetrycznie po drugiej stronie punktu 0, 0. 4 na 1 i symetria, jeszcze 1 na 4, czyli minus 1 na minus 4. Oto szkic hiperboli i teraz przykładowa prosta. Pamiętajmy, że współczynnik A ma mieć wartość ujemną. Tutaj co prawda dostaniemy zawsze współczynnik kierunkowy dodatni. No i dobrze, bo to musi być taka prosta. Gdyby to była prosta, która ma współczynnik kierunkowy ujemny, no to być może minęłaby te gałązki hiperboli. Podstawmy za A minus 1, tak chyba będzie najprościej, więc mamy tutaj 1 razy x minus 3. Pamiętajmy, że tu jest 1, tu jest 1 i tutaj 1, więc minus 1, minus 2, minus 3 tutaj, a współczynnik kierunkowy równy 1 oznacza, że mamy tutaj przejście 1 w prawo, 1 w górę. O, to przez ten punkt to przechodzi, no i tak. Musimy tak akurat mijać te kratki. O, tutaj trafimy też w ten punkt. Także dla a równego minus 1, to ja mam punkt a tutaj, to jest minus 1, minus 4 i punkt b o współrzędnych 4, 1. I teraz chwila zastanowienia, co w następnej kolejności będziemy tutaj robić. Mamy wyrazić długość odcinka AB w zależności od wartości parametru A, no a potem mamy wyznaczyć równanie prostej, która daje nam tutaj najkrótszą możliwą odległość. Klasyczna optymalizacja, no ale na początek mamy wyrazić długość tego odcinka. Długość odcinka wyrażamy za pomocą współrzędnych końców tego odcinka. I teraz, aby znaleźć te współrzędne, to tak klasycznie układamy układ dwóch równań. Równanie prostej i równanie hiperboli, co po rozwiązaniu daje nam współrzędne tych dwóch punktów. Oczywiście tam będzie występować parametr a. To może od razu przekształćmy te równania. Tutaj x razy y to będzie 4. To tutaj też może pomnożmy przez x, a x razy y to będzie a kwadrat razy x do kwadratu plus 3a razy x. No i drugie równanie x razy y jest równe 4. Wolno mi tak zrobić, pomnożyć przez x, a tutaj zauważmy, że zarówno x jest różny od 0, jak i y. Przecież dwie liczby pomnożone przez siebie dają czwórkę, jeśli przede wszystkim żadna z tych liczb nie jest zerem. Teraz już bez problemu możemy zapisać równanie porównujące prawe strony, no bo lewe są równe. Czyli mamy a do kwadratu razy x do kwadratu plus 3ax jest równe 4, czyli minus 4 jest równe 0. Mamy równanie kwadratowe, więc szybko wyznaczamy wyróżnik delta. To będzie, uwaga, całe 3a w nawiasie do kwadratu, czyli 9a do kwadratu minus 4 razy a do kwadratu razy minus 4, czyli jednak plus 16a do kwadratu. Dostaniemy 25a do kwadratu. W tej sytuacji pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 25, czyli 5, razy pierwiastek z a do kwadratu, czyli nie a, właśnie nie a, tylko uwaga, moduł a, co w naszych okolicznościach przy a ujemnym prowadzi właśnie do minus 5a. To jest taka chyba pierwsza pułapka, w którą prawdopodobnie parę osób wpadło.
to zaczynamy wyznaczać rozwiązania. Zamiast x1 może x, a od razu to by było minus to 3a, czyli coś dodatniego na pewno. I teraz ta delta, ten pierwiastek z delty jest na pewno dodatni z tym minusem. Chcemy, żeby to był ten lewy punkt, więc odejmujemy to minus 5a, czyli dodajemy 5a, no i dostaniemy tutaj na dole 2 razy a do kwadratu, co nam daje na górze 2a dzielone przez 2a do kwadratu. To oznacza, że dostaniemy po prostu 1 dzielone przez a. To było proste. To może od razu y, a tutaj z tą czwórką mamy 4 dzielone przez x. 4 dzielimy przez 1 dzielone przez a, czyli 4 mnożymy przez a. Dostaniemy 4a po prostu. Teraz kolejne, drugie rozwiązanie to x2 typowe. U nas xb, tutaj będzie odejmowanie. Czyli minus 3a minus 5a dzielone przez 2a do kwadratu. Minus 8a dzielimy przez 2a do kwadratu. Dostaniemy minus. Tutaj po podzieleniu zostanie 4, ale na dole zostanie a. Czyli minus 4 dzielone przez a. W tej sytuacji yb, uwaga, może tutaj, 4 mnożymy przez odwrotność, czyli mnożymy przez a i dzielimy przez 4, jeszcze zmieniamy znak, no to po prostu minus a. Mamy już zatem obie współrzędne obu punktów a i b wyrażone za pomocą parametru a, zadanego parametru. To teraz możemy wyrazić długość odcinka AB za pomocą tego parametru. Tylko aby tutaj nie przypisywać tego pierwiastka, to ja tak sprytnie podniosę to do kwadratu, co na dobrą sprawę oznacza, że korzystam po prostu z twierdzenia Pitagorasa. Długość przeciwprostokątnej do kwadratu to suma kwadratów długości przy prostokątnych. Będziemy odejmować x. W jakiej kolejności? Od tego odejmujemy to, czyli będzie dodawanie. 1 dzielone przez a plus 4 dzielone przez a daje 5 dzielone przez a. Jest wspólny mianownik. I to do kwadratu dodać 4a minus minus a, czyli 5a w nawiasie podniesione do kwadratu. To dalej daje nam 25 podzielone przez a do kwadratu dodać. Chcemy mieć jedną kreskę, wspólną kreskę ułamkową, więc taki wspólny mianownik. Mamy tutaj 25 razy a do kwadratu. Przy takim mianowniku mamy 25 razy a do potęgi czwartej. To się równa. Możemy to 25 wyłączyć przed kreskę ułamkową. I tak, na dole mamy nasz wspólny mianownik, a tutaj będzie a do potęgi czwartej plus 1. To pozwala już zapisać częściowe rozwiązanie. Mieliśmy wyrazić, no to wyraziliśmy. Pierwiastkujemy to. 5 razy pierwiastek. Nie warto mianownika pierwiastkować, ponieważ my będziemy za chwileczkę wyznaczać pochodną tej funkcji, bo to jest funkcja zmiennej a, takie d od a, gdzie a jest liczbą ujemną. Ciekawa rzecz, nie musimy wyznaczać dziedziny tej funkcji, ta dziedzina od początku na nas czekała. W tym miejscu warto skojarzyć to zadanie z innymi, podobnymi zadaniami, w których występowały pierwiastki. Takie zadania kiedyś CKE zaproponowało i faktycznie takie zadania pojawiły się na maturze. Tutaj mamy funkcję złożoną, ale to nie znaczy, że musimy znać wzór na pochodną funkcji złożonej, ponieważ gdybyśmy to wyrażenie podpierwiastkowe zapisali jako odrębną funkcję, czyli to nasze d od a to jest 5 razy pierwiastek z nowej funkcji f od a, no to możemy sprytnie ominąć ten pierwiastek, ponieważ obie funkcje d i f mają taki sam rodzaj monotoniczności.
tam będą ekstrema w tych samych punktach i takie same, te same wręcz przedziały monotoniczności. Czyli cała sytuacja ulega uproszczeniu, ponieważ będziemy wyznaczać ekstrema funkcji f od a i one, jak już mówiłem, wypadają dokładnie w tych samych punktach, co ekstrema naszej funkcji d od a. To f od a, to wprost, jeszcze to zapiszmy, a do potęgi czwartej plus 1 dzielone przez a do kwadratu. Czyli pochodna f' od a to jest zgodnie ze znanym wzorem, mamy pochodną licznika, to by dawało 4 razy a do potęgi trzeciej, dalej jest 0, więc już nic, razy mianownik, czyli razy a do kwadratu, minus cały licznik w nawiasie a do potęgi czwartej plus 1 pomnożony przez pochodną mianownika, czyli razy 2a, co dzielimy jeszcze przez kwadrat mianownika, czyli a do potęgi czwartej. To dalej daje f' od a równe w mianowniku a do potęgi czwartej, a w liczniku, uwaga, 4 razy a do potęgi piątej minus 2 razy a do potęgi piątej, czyli 2a do potęgi piątej minus 1 razy 2a, czyli minus 2a. Nas interesują miejsca zerowe tej pochodnej, ponieważ to są punkty podejrzane o ekstremum, ale oczywiście miejsca zerowe pochodnej, które są ujemne, spełniają ten warunek. W tej sytuacji oczywiście licznik musi się zerować, więc może od razu wyłączamy 2a przed nawias i w nawiasie dostaniemy a do potęgi czwartej minus 1 i to jest równe 0. Przy tym ważnym warunku. To daje następujący rozkład na czynniki. Tutaj mamy a do kwadratu minus 1 do kwadratu, czyli po prostu a do kwadratu plus 1, korzystamy z wiadomego wzoru skróconego mnożenia, a następnie a do kwadratu minus 1, czyli a minus 1 pomnożone przez a plus 1 i to ma być równe 0. Tutaj miejscem zerowym jest 0, odpada. Tego się w ogóle nie da wyzerować za pomocą liczb rzeczywistych. Tutaj mamy jedynkę, odpada. A tutaj mamy jedyny przypadek, jedyne dobre miejsce zerowe, minus 1. No proszę, to jest ten przypadek szczególny, który właśnie narysowaliśmy. A teraz naszkicujemy coś mądrego, co nam powie, jakie znaki ma pochodna. Nie będziemy szkicować wykresu pochodnej, ponieważ mianownik jest stale dodatni, więc nie musimy się nim zajmować, a nawet nie musimy się zajmować całym licznikiem, ponieważ ten czynnik jest również dodatni w dziedzinie. Więc to możemy po prostu podzielić przez a do kwadratu plus 1 i rysujemy wyłącznie to, co ma znaczenie dla znaku całej pochodnej. Wielomian y równa się 2 razy a minus 1 razy a plus 1. No mamy trzy miejsca zerowe. Minus 1, 0 i 1. Wystarczy podstawić za a cokolwiek ujemnego mniejszego od minus 1, na przykład minus 10, aby stwierdzić, że to jest ujemne, to jest ujemne, to jest ujemne. Trzy czynniki ujemne, więc to idzie z dołu. No i mamy za każdym razem przebicie, ponieważ te miejsca zerowe są pierwszej krotności. Tylko tak, tu jest 0 i my generalnie nie interesujemy się tym, co jest na prawo od 0, za to bardzo nas interesuje to, co jest na lewo od 0. Tu mamy wartości ujemne, a tutaj dodatnie narysowaliśmy to, co jest podkreślone linią falistą. I tradycyjnie przenosimy to, co tutaj widać, do tabelki. Pochodna na lewo od minus 1 jest ujemna, tutaj mamy miejsce zerowe pochodnej i tutaj jest dodatnia. To by oznaczało, że funkcja f, ta podpierwiastkowa, tutaj maleje, tutaj ma minimum, a tutaj rośnie. I dokładnie taką samą monotoniczność mamy dla naszej docelowej funkcji, dla funkcji d, czyli tutaj mamy spadek, tutaj jest minimum, inne niż tu, co prawda, ale w tym samym miejscu. I tutaj jest wzrost.
Zauważmy, że skoro tu jest właśnie wzrost, a tutaj spadek, no to ta wartość d od minus 1, nikt o nią nie prosi, także nie musimy nawet tego liczyć. Ale ta wartość, to minimum lokalne, to jest jednak najmniejsza globalnie wartość tej funkcji. Czyli zapiszmy, że to d od minus 1 jest ostro mniejsze od d od a dla wszystkich a z dziedziny i oczywiście wszystkich a różnych od minus 1. Chodzi o to, że to się już nigdy nie powtórzy, a gdyby się powtórzyło, no to mielibyśmy drugi przypadek. Musielibyśmy podać dwa równania naszych prostych, a tak to mamy tylko jedno. A jest równe minus 1, więc y to jest minus 1 do kwadratu, czyli 1 razy x, dodać 3 razy minus 1, czyli x minus 3. To jest ta prosta, którą narysowaliśmy. Można wręcz policzyć, ile tutaj będzie od punktu A do punktu B. Mamy tutaj przekątne kwadracików jednostkowych. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Pięć pierwiastków z dwóch, co można uzyskać podstawiając minus jedynkę tutaj. 5 razy, tu jest 1 plus 1, czyli 2 podzielone przez 1, no jest 5 pierwiastków z 2. Także wszystko się zgadza.